Witajcie kochani na moim kanale. Ja nazywam się Magdalena Porada i jestem autorką książki W szponach narcyza, złodzieja nadziei. Dziś chciałabym poruszyć kwestię dewaluacji, która na początku jest prawie niezauważalna, oraz manipulacji, która przybiera różne formy przemocy. Pierwszymi oznakami dewaluacji po bombardowaniu miłością jest subtelna krytyka. Partner używa słów typu: czy ty aby przypadkiem ostatnio nie przytyłaś? A co ty zrobiłaś z tymi włosami? Niepotrzebnie ogoliłaś nogi, wolę naturalność. Mimo że jeszcze chwilę temu zachwycał się twoją gładkością, tak? No właśnie. Nagle rzeczy, które mu się w tobie podobały, zaczęły mu przeszkadzać. Zaczynasz zastanawiać się, co znowu zrobiłaś nie tak. Czy nie powinnaś, no nie wiem, bardziej się postarać, lepiej o siebie zadbać. Zaczyna wmawiać ci pewne rzeczy, tak? Czasem pokazuje taką pozorną troskę też, słowami: coś źle wyglądasz, czy ty przypadkiem nie jesteś chora? A co ty masz dzisiaj takie podkrążone oczy? Więc stajesz przed lustrem, no i co robisz? No zaczynasz się sobie przyglądać, zaczynasz analizować, co powiedział i myślisz, może rzeczywiście źle dzisiaj wyglądam, może, nie wiem, to z przepracowania, tak, czy z nieprzespanej nocy. Szanowni Państwo, w dość zaawansowanej już takiej strefie dewaluacji te słowa niestety są coraz bardziej dobitne i raniące. Słyszymy: gdyby nie ja, to nikt by z tobą nie wytrzymał. Moja była miała rację, pytając, kim ja się zadaję. Zaczynamy zamykać się w sobie, czujemy się bezradne, takie przygnębione. Rozumiecie Państwo? Tak jak w pierwszej fazie bombardowania tą miłością dewaluował swoją byłą żonę czy partnerkę, no mówiąc, jaka to była zła osoba, tak? Nie czuła, nie gotowała mu obiadów, nie sprzątała, nie dbała o niego, czy nie wiem, no czasami mówią, że zdradzała, przedstawiając siebie jako ofiarę i wystawiając też nas na piedestał, no bo przecież my jesteśmy takie wspaniałe i całkiem inne od ich byłych, tak? Tak teraz jest idealizacja byłych bądź innych kobiet, na przykład koleżanek z pracy, czy po prostu znajomych, a niszczenie naszego poczucia wartości i wpędzanie w taki, no inaczej nie można tego nazwać, jak dół psychiczny, bo nie jesteśmy dosyć wartościowe, dosyć dobre, wystarczająco ładne. Zauważcie, że my wyglądamy coraz gorzej, a oni wręcz odwrotnie, rozkwitają naszym kosztem. I tu właśnie już zaczyna się proces pełnej manipulacji ofiarą. Pojawia się manipulacja poczuciem winy, czyli etap taki obwiniania ofiary o wszystko. Na przykład, gdybyś była inna, to ja też bym się inaczej zachowywał, tak? To wszystko przez ciebie. Gdy się zdarzy na przykład po nocach wymieniać mu intymne konwersacje, nie wiem, ze znajomą, albo nakryjemy ich na jakimś romansie, to no to nas za całą sytuację obwinią, tak? I jeszcze powiedzą, że gdyby nie nasza wścibskość, to by się to nie wydarzyło. Opowiem Wam pewną sytuację, która miała miejsce w moim związku. Pewnego razu postanowiłam wybrać się z dziećmi do mojej rodzonej siostry, no, która mieszkała ode mnie w miejscowości oddalonej o około 170 km. Ponieważ w pracy miałam dzień wolny, no to pojechałam rano, a wróciłam wieczorem. Niby wszystko było w porządku, no mój były nawet, no był taki hojny, że pożyczył mi swój samochód, ucałował mnie, no i poszedł do pracy. Pod wieczór, jak już się z siostrą pożegnałam, no to była godzina koło 18, 19 może.
No, założyłam zestaw głośno mówiący, tak, żeby no, nie spowodować wypadku. No i wracając, zadzwoniłam do niego, ale no niestety nie odebrał telefonu. Po jakimś czasie spróbowałam znowu, no i nic, dalej cisza. Po którymś razie odebrał ten telefon i usłyszałam, ja się tu zwijam z bólu na dywanie, a ty masz mnie w dupie. Mógłbym tu zdychać, a ty sobie do siostruni pojechałaś. Jesteś do niczego, nie można na ciebie liczyć. Słuchajcie Państwo, byłam zdruzgotana, nie wiedziałam co w ogóle co się dzieje. Wprowadził mnie w stan zaskoczenia, szoku, niedowierzenia i lęku. Lęku, który potęgował we mnie, ponieważ no, kochając go, porządnie się wystraszyłam, bo nie wiedziałam, co mogło spowodować tak silne bóle brzucha. Jechałam bardzo szybko, nie myśląc w ogóle, że narażam siebie i dzieci na wypadek drogowy. Uświadomiłam sobie to dopiero później. Dotarłam do domu i co zastałam? Ja, jak myślicie? No, zobaczyłam go siedzącego na kanapie, trzymającego w ręce pilota od telewizora i śmiało operującego poszczególnymi kanałami. Spojrzał na mnie i stwierdził, że mu przeszło, podkreślając, że jestem do niczego, bo w razie zagrożenia życia nawet bym mu pomocy nie udzieliła. Taka sytuacja wywołała u mnie takie przygnębienie, wiecie, poczucie winy, takiego wstydu. Za całą sytuację oczywiście ja go przeprosiłam, płaszcząc się przed nim. Drodzy Państwo, po przeanalizowaniu tej sytuacji postanowiłam, że nie będę mu mówiła o jednodniowych wyjazdach raz czy dwa razy do roku do siostry, do której jeździłam już swoim samochodem, dla bezpieczeństwa mojego i moich dzieci. No, pragnę nadmienić, że bóle u niego już nigdy więcej nie miały miejsca. Szantaż emocjonalny jest jednym z najokrutniejszych form przemocy psychicznej. W kolejnym podcaście opowiem o gaslightingu, sałatkach słownych, w których wyjaśnienie pewnych sytuacji i próby rozmowy z partnerem prowadzą donikąd. Jesteśmy atakowane słowną agresją bądź karane milczeniem. Opowiem również o tym, jak nasz organizm reaguje na stres i jakie są jego skutki po wyjściu z toksycznej relacji. No i czasami no, ludzie, którzy tkwią dalej w toksycznych związkach, naprawdę ponoszą bardzo ciężkie obrażenia i psychiczne, i fizyczne. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Magdalena Porada.